Witam serdecznie w kolejnym filmie na kanale Vlogasek. Jest słuchaj tam i mam ci dość duże towarzystwo. Kto chce się przedstawić? Nie ja. Ty chcesz bardzo. Nie. To jest Dorka. Cześć. Witam serdecznie. Nasza pani dzisiaj, pani przewodniczka. Tak, idziemy w drodze na To jest góra jakby, co? Tak, to jest góra w Polsce w Tyńcu. I mamy do niej 5 minut. Tak, zgadza się. Ktoś, jeszcze tak właśnie, nie chcę przedstawić, chyba że ktoś bardzo chce. Dobra, to może później. Jeszcze wcześniej byliśmy w klasztorze benedyktynów, tak? Benedyktynów, tak. Tak, no. W Tyńcu. Tutaj tak. Kręcili Krzyżaku. O właśnie, dokładnie. Czekaj, w którym miejscu? Że w tym klasztorze, tak? W tym klasztorze. On tam jest ze tyłu. Tam byliśmy sobie, obejrzeliśmy klasztor. Jeszcze mieliśmy pecha, bo akurat trafiliśmy na na wycieczkę i na pogrzeb. Ale ładnie, jeszcze tam taki punkt widokowy, żeśmy zahaczyli i jeszcze kupisz jakieś ciaska, to mam tu zdjęcie. I o, są Natka. Śmieci, to bardzo. To jest Natka. I tam sobie jeszcze panowie, ale to panowie to... To już nie ważne. Panowie nic. Dobra. Dobra, gdzie my teraz idziemy? Prosto. Prosto, czyli gdzie? Nie wiem. Na A tak, tak, dobrze. Bo to z Dędy się idzie. Dobrze, to zaraz zejdziemy, to... No, to zejdziemy. O, jest... A nawet to jest chyba z Ta góra? No. Czekaj, się muszę... Dobra, to dobra, zejdziemy na górę, to wam się pokażę. O, macie go pokazanego tutaj. I tak naprawdę to nie idziemy, to był bait, clickbait pod odcinek i tak dalej, powiedzieć kebęże, wiecie o co chodzi. Czekajcie, możemy tam iść, tylko trzeba znaleźć tam wejście. A gdzie to wejście może być? Bodajże tam. Że tu z prawej? No, że tu z prawej. No bo innego tutaj. Nie, tam! Tam od. Tam. Dobra, nie wiem, widzę, czym tam wejdziemy, czy nie. Dowiemy się później. Ale już jesteś pod. Tak, jesteśmy pod. Więc dobra, zobaczymy. Decyzja widzowie zapadła, idziemy sobie. Idziemy, idziemy długą drogą, ale bezpieczną i zejdziemy. A tu jeszcze Patyk jest. Patyk, obrócisz się do widzów. No. No, to macie już wszystkich, tą brygadę czy załogę, nie wiem, nie znam się. Dobra, idziemy. Dorka, czy mogłabyś powtórzyć to, co było przed chwilą? Pielgrzymka nad całym światem, pielgrzymka, jak złote wino, pielgrzymka, każdy jest bratem, pielgrzymka, to nasza miłość, laj, la, 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 la. I to ogólnie widzowie jest dla tych wszystkich, którzy pytają, czy jakieś coś zaśpiewą. Po co ja mam śpiewać, skoro jest Dorka? Later. Ej, daleko jeszcze? Daleko. Dobrze. To jest obowiązkowy element podróży, zawsze trzeba te słowa powiedzieć. 2 hours later. Widzowie, dotarliśmy i nic nie ma, jak zresztą sami widzicie. Także nie opłacało się ich, nie? Opłacało się. Tak? Na pewno się opłacało, jesteś absolutnie pewna tu. Zmęczona, ale pewna. Co mówiłeś? Cel jest nieważny, przygoda się. O właśnie, ładnie powiedziane. Poeta. Tak jest. Nie traćmy nadziei, jeszcze może coś być. Idziemy przez ten raz, może coś się znajdzie. Sorry, trochę chory jestem widzowie. Dobra, idziemy dalej. A few moments later. Mamy namiot. Podnosiliśmy. Budowaliśmy szałas. My zbudowaliśmy? Nie, tak. Tak, Natka budowała osobiście. Panie przewodnik, bo to jest Patyk przewodnik, bo idzie pierwszy. To co teraz? Taki przewodnik, że nie wie. Ogólnie widzę, zabawny fakt jest taki. Przyjechałem do Krakowa, żeby sobie być w Krakowie, a chodzę po lesie. Dorka, jak mnie to wytłumaczysz? Zaraz pójdziemy na rynek. No, dobrze. Nie przejmuj się, zaraz zobaczysz miasto. Nie, ja się nie przejmuję, tylko widzowie, dostałem słowy content. Będzie miasto, obiecuję. Dobrze. Pojedziemy 24 godziny. 24 godziny w Krakowie, bez pieniędzy, czy przeżyli? Trzeba tak zrobić. Ale już się nie liczy, bo mamy miody. No. Miody, ciastka i jeszcze tam coś w tym sklepiku. Bez tej degustacji bym nie chciała. Tak, tutaj szacunek dla pana sprzedawcy, który dał nam po kawałku tych ciastek miodu. Do spróbowania. To były bloki miodowe. Bloki miodowe, dobra, ale to wygląda jak ciastka po prostu. Takie, powiedzmy. Także dużej szacuneczek dla pana. Dużej szacunek. No, no i pozbyliśmy się pieniędzy, ale warto. Dorka pobiegła, bo zobaczyła słup. Uważaj, bo tam by... Albo... Ta ziemia... Ej, jej, Dorka! I ta ziemia nie jest taka pewna. Po co? To jest jakaś jaskinia? To jest jaskinia! Jaskinia? Dobra. Ale uważajcie na to. Na... Dobra. Patryk, to jesteś najlepszym przewodnikiem, jakiego miał. Boże, boję się widzowie. No to trzeba bardzo ostrożnie teraz. Ja nie wiem, ja bym nie przesadzała z tym. Dobra, jesteśmy, uwaga, uwaga! Patrzcie! Oto jaskinia! Uwaga!
No ej, kurde, czemu nie wpadłaś? No, no nie będę robić takich. Ale jak dobijecie? No ile? A nie powiedz widzą, może dobiją. Ile to masz? 10 tysięcy. 10 tysięcy czego? Łapek w górę? Polubień to skakuje po jaskinie, a jak będzie 20, to się w nim zakopię. Słyszeliście widzowie? Wiem, że to jest niemożliwe, bo chyba największy film ma nawet nie 1000, tylko chyba 800. O kurde. Ale dobra, możemy tak zrobić. Tysiąc? Dobra, widzowie, to jest do zrobienia. Ej, widzowie, my się tak męczymy przez tą drogę, żeby tu nie zginąć, a Patryk sobie po prostu tam stoi i czeka łaskawie. Patryk, coś tu się nie zgadza, będzie musi pomyśleć o usunięciu cię ze stanowiska. Nawet mi nie płacicie. Tak jak ja moim pracownikom, znaczy Ekipowiczom. 10 hours later. Chyba został nam już ostatni etap, schodzę. Natka, nagrywaj. Widzowie, jeżeli ja teraz nie przeżyję, to oddaję mu kanał, obiecuję. Aha, a czemu nie mi? A czy ty się znasz na filmach? No przecież ci nagrywam, nie? Ale na filmach, filmach. Tak dobra, jak ja opowiadam. Dobra. Nie. Żyję. A pytanie, czy teraz Natka jeszcze przeżyje, mój operator? Żyjesz. Dobra, idziemy. Dobra, generalnie widzę, że wszyscy żyjemy bardzo dobrze. Dobra, odezwiemy się później. Co wy znowu kombinujecie? Chyba bym nie chciał tam klapnąć. Nie no, chodźmy. Dobra, idzie. Niech będzie. Hopa, jesteśmy, dobra. I teraz... Dobra, możemy siadać. Wiecie, czego brakuje? Czego brakuje, Natka? Nie no, nie będę mówić publicznie. Tak? Nie no, możecie, spokojnie, w razie czego cenzura poleci, się nie martwcie. I siedzimy sobie. Dobra. Wypikuje się. Wypikuje się spokojnie. O, patrz, tam jest duszka. Wszystko cyk. Patrz, tam są dachy. Czekaj. O, widzicie? Zobaczcie, widzę. Tam są dachy. Gdyby tak do Kasi i ja nie wiedzieć czemu. Tam widzę dachy z góry. A ogólnie, jak zobaczycie w ciągu tego filmu, doka się wszystkim, co jest tylko możliwe. Mówimy, że świat jest piękny. Zgadza się. Życie jest piękne. Zgadza się. Są dwa różne. Są dwa różne co? Dwa różne nastawienia. Tak. Tylko mówisz, że życie jest piękne, a się zastanawiam... Nie rób tego. Masz tyle powodów, żeby tego nie robić. No nie miał być operatora. Też. 2000 years later. Hura, w końcu na twardym gruncie. Ale fajnie. Wygodnie? Tak to można żyć. No, jesteśmy w końcu na twardym gruncie. Hura, można żyć. Dobra, ruszamy dalej, już teraz w części bardziej miastowe. Mam nadzieję. No tak. Już w cywilizacji. I uwaga, uwaga. O kurde, Boże. Ej, no jak w szoku, jak wy też tu jest. Nie wiem, Doka się bardziej jara niż ja, że tu mieszka. Ej, ale szczerze nie, jakby... Kurde, ładny ten rynek macie, no. Nie no, jest wpyte, proszę państwa, jest wpyte. Powiem wam całkowicie szczerze, jak Doka mnie pytała, gdzie ja chcę się udać, to powiedziała mi, rynek mi wystarczy i nic więcej. Tak zrobiliśmy jeszcze milion rzeczy. Co? Czekaj. Co to jest? To jest... Drzewo Emausowe. Nawiązuje do tradycyjnych drzew życia, które można było znaleźć na... I szukają ale widzę, wam wystarczy już teraz. Co to jest za hełmofon, ja się pytam? Nie wiem, ale chyba można. Chyba można. Skakujesz? Patrzcie to. Wystaw się! Wystaw się tu do nas. A jakie zabawne. Dobra, czekajcie, ja też chcę. Dawaj. Dobra, moja kolej. Wchodzi do głowy. Jeszcze wielu ludzi, którzy chcą tutaj wejść. Ja wiem! Oj, jesteś. Jak się czujesz? Ja się bardzo dobrze czuję. I gdzie jesteś? Jestem w jakimś homofonie. W wielkiej głowie! Sobie, o! Ej, ale to jest fajnie, naprawdę mi się tu bardzo podoba. Dobra, wchodzimy do przejścia. Do przejścia, tak. Do przejścia, które tak troszkę średnio jest przejściem. Bo co, czym to jest? Bo jest dużo ludzi. Ale ogólnie to są te takie bazarki handlowe. Okej, okay. Ja to pamiętam tylko z odcinków Gen Z, jako odcinki na rynku. No. I teraz widzimy co? Te bazarki handlowe. O, patrzcie widzowie. Poznań, Warszawa, jest Wrocław gdzieś może? Jest
Dobra, idę szukać w Wrocławiu, do szkoły sobie poczekajcie. Bydgoszcz, Szczecin, Kalisz, a to też sobie moje okolice trochę. I oczywiście udało się finalnie znaleźć mamy Wrocław. O, koniki są widzowie, jak fajnie. Zobaczcie, co będzie z tymi końmi? Bo tu ich tak dużo jest. Nie, bo one tutaj stoją ogólnie. Ale to jest po prostu parking, tak, po prostu parking kony i konie robią okrążenia po rynku. Ej, to fajnie. Tak, i możesz sobie kupić taką wycieczkę i jechać sobie po Krakowie. Jest tam chyba trzy rodzaje tych wycieczek. Jest długa, średnio długa i krótka. Dobrze, załapaliśmy chyba wszyscy, mam nadzieję. My przyszliśmy sobie na obiadek do kebaba i tu Natce należy się pochwała od was też widzowie. Od widzów należy też pochwała za dotrzymanie umowy. Ogólnie była umowa z Natką, że mi stawia kebaba za to, że tak, pomogę mi zarobić pieniążki. Tak, umowa została dotrzymana. Tak, number one. Także tutaj jest wszystko ładnie rozliczone. Dobra, robimy test. Dobry, nawet. To jest ogromny szemet. Widzowie, to jest mały, ale jest i tak ogromny. Robi wrażenie. Mhm. Dobra, jest git. Polecam. Kebab King Kraków, tak dobrze powiedziałem? Tak. Po prawej stronie mamy Wawel, jak to Chris przed chwilą powiedział. No i co jest Wawel, tak. Świętej Rity. Jak jest święto Świętej Rity, to tutaj się modlą. Idzie tutaj? Się jest msza na Wawelu i z Wawelu przechodzą tutaj i tutaj coś tam odśpiewują. Nie wiem co, mój tata by to lepiej wyjaśnił. Pozdrawiam twojego tatę. No, dokładnie. Dobra, zbliżamy się już powoli do wejścia. To jest mój dom, moje mieszkanie, to prawdziwe. Tam, na tej wieży, to jest mój ulubiony pokój. Tak? Tam jest bawialnia. Gdzie? Które okno? Tam, to drugie. Ten budynek tam... Tak, ten budynek obok wieży to jest moja bawialnia. Dobra, a co tam dalej? Piętro niżej jest... jak to się nazywa? Tam, gdzie jem, no to jadalnia. Tak, jadalnia. No, i jeszcze niżej jest kuchnia. Dobrze. No, i ja tam odprawiam też przyjęcia, serdecznie zapraszam. To jesteśmy zaproszeni? Tak, oczywiście. Dobrze, to kiedy? Nie wiem, to Chrisa się trzeba spytać, bo on wszystko porządza, no. Dzisiaj właśnie czeka Włościach, a Chris ogarnia. Tak, bo to są nasze Włości tak naprawdę, no. Nasze. Nasze. Tak, nasze. Zapamiętajcie, tak, widzowie, tak. Nasze. Nasze. Bardzo istotne. Dobra, wchodzimy. Nasze. No i luksusowo, drodzy państwo. Dzień dobry w moim domu. Teraz przejdziemy sobie na punkcik widokowy do naszych ogrodów. Wie, czemu tu jest tyle ludzi? Nikogo Dorka, nie przez ciebie będę musiał wykiwać. Pip! Kiwie. Dobra, czy to jest ten widok, ten słynny? Tak, to jest ten czekajcie, słynny widzowie. Widok z Zaczekajcie, widzowie, za dobra. Tylko się muszę ustać w ładnym miejscu. No to uwaga, 3, 2, 1, bum! Ej, nice. Ładnie. Powiem wam tak całkowicie szczerze. Ja się czuję, jak mam po prostu nagle widok z pocztówki, a ja go widzę. Nie, Natka? Tak, to się. Tak. Pocztówka nie z WWA, tylko z KRK teraz do odmiany. To nagle ja to widzę, w sensie, takie, widzę to, wow. A teraz se siedzimy. Se siedzimy. Oczywiście. Tak, patrzcie tam. Trochę się cykam, bo mam trochę wysokości, może nie jakieś dużo, ale to ja mam. Ale nie, to sturla ci z góry, ty. Dorka! Na ten tylko pieski wypatrują stąd. Dobra, także, nie no, zobaczcie. Ładnie to wygląda, no ładnie to wygląda, po prostu, nie wiem co więcej powiedzieć. One eternity later. Dorka, muszę ci dać reprymendę, ponieważ miałeś coś dla mnie nagrać, ponieważ mi telefon padł, a ty po 10 sekundach włączałeś nagrywanie. Jak się z tego wytłumaczysz? Myślałam, że włączyłam. Nie włączyłaś. No, więc tak, włączyłaś i wyłączyłaś. A zrobiłam takie ładne to nagranie. Tak, ponieważ zrobiła reakcję na tam świnie. Głowie. I w mojej też. Powiem tak, że jakbyście, jak to w sumie jesteśmy w Krakowie, w końcu jestem przycupny. Jak będzie 3000 mówień, to pójdziemy na świnie. Co pójdziemy? To jeszcze jest żubra. Macie żubra? No, mamy żubra. Dobra. Ale teraz. Ale teraz tak, jako że jesteśmy w Krakowie, to ja powiem w pewien konkretny sposób. Jakbyście zobaczyli moją akcję, to byłaby taka akcja, że to koniec. A wiecie dlaczego tak powiedziałem? Wiem. Bo zamieszkuję tutaj w tym mieście pewien YouTuber. Jaki? Karol Fris Wiśniewski. Aha. Dobra, także. Pozdrawiamy Karola. Tak, pozdrawiamy Frisa serdecznie. Fris, odezwij się. Tak, tutaj masz dwie dziewczyny, które bardzo chętnie dołączyły do Gen Z. One pewnie się nadają. Panowie, to tam nie wiem, może. Ale dziewczyny tak. Dobra, więc co? Czy miałeś jeszcze coś do zwiedzenia? Jeszcze niby smok. Ale to i tak się trzeba wrócić. A z tą świnią? Jak będzie 4000 lajków, to przepływam dwa kółka wokół tej świni. Dobra, a dasz radę? A sobie dasz radę? Dam radę. Dobrze. Dorka, miałaś jeszcze powiedzieć legendę. A, o świni. Tak. No to było tak, że dawno temu był sobie król
i spotkał świnię w lesie razem ze swoim wojskiem. I chcieli zrobić polowanie na tą świnię. No i świnia biegła i biegła na Wisłę na tratwę. Mm-hmm. I oni czekali z tym wojskiem, aż ta świnia zdechnie na tej tratwie, żeby po nią popłynąć. No i świnia ich wszystkich przeżyła. Oni poumierali, a świnia została na tratwie na Wiśle i tam umarła, ale po nich. No i to jest koniec. Także dziękujemy za opowieść. No, dziękujemy. No widzowie, jesteśmy z powrotem i jest tak, jest już niedziela, godzina. A, w 11:30. Dobra, więc tak. Vlog się zakończył, żebym teraz się nie pomylił. W momencie, kiedy byliśmy na świni. Tylko, że już tam nagrywałem z telefonu Dorki. To potem jeszcze byliśmy tylko na smoku bawelskim. To mi Natka zrobiła zdjęcie. To wam tu wiadomo gdzieś wyskoczy. I potem w sobotę już właśnie nie robiliśmy nic, bo potem wróciliśmy do domu i sobie siedzieliśmy. A potem w niedzielę jedyne co, już mi się tak nie chciało zbytnio nagrywać, to po prostu byliśmy sobie w kociej kawiarni i tam dorwałem jednego kota i sobie go głaskałem. Tu też wam się wyświetli, ale nie chciał mi się pokazać do telefonu. Jeszcze on tam mi coś odmiałczał, nie wiem nawet dlaczego, ale jak komuś tam mówiłem, to podobno to dobrze, że mi odmiałczał. Potem jeszcze wspięliśmy się na kopiec Kraka, nawet ładnie tam stamtąd widok, tam cały Kraków był stamtąd widać. No i potem mnie odwieźli na pociąg i przyjechałem już tutaj do Poznania. No i jest 23, a ja jestem od 19, jeszcze musiałem coś tam załatwić i dopiero jakieś pół godziny temu wszedłem do domu. I chcę z tego vloga już zakończyć, więc tak. Przede wszystkim to muszę podziękować moim gospodarzom Dorka, Natka, Chris, Patyk, dziękuję wam bardzo za udany weekend, że po prostu chcieliście zadbać o to, żebym ja dobrze wspominał weekend. Bardzo wam dziękuję, bardzo miło było. Jakby Kraków naprawdę bardzo ładne miejsce, tutaj głównie Dorka, bo ona, słuchajcie widzowie, ona mi normalnie ostatnio powiedziała mi dosłownie, ja powiedziałem jej tak, Dorka, ja chcę tylko rynek zobaczyć, a Dorka mi powiedziała, słuchaj, pójdziemy tu i tu. Po prostu. I wiecie, no jakby to było miłe po prostu. Ja się cieszyłem, bo faktycznie widać było, że jej zależy na tym, żebym ja po prostu dobrze spędził ten weekend. Także Dorka, tutaj dla ciebie już przede wszystkim, pani organizator, pani przewodnik, tobie się należą przede wszystkim podziękowania za gościnę. No mówię, za gościnę, to ugoszczenie mnie po prostu jak swego braciszka. Bo my z Dorką po prostu się nazywamy rodzeństwem, bo rodzeństwem oczywiście nie jesteśmy, ale nazywamy się rodzeństwem. Więc ja oczywiście jak najbardziej wyjazd bardzo dobrze wspominam. I nawet szczerze wam powiem, widzowie, to była dobra rzecz, że w ogóle sobie pojechałem do Krakowa, bo tak jak ja wam mówiłem w Q&A, to ja ostatnio, jedyne co ja robię, nie licząc studiów oczywiście, to ja po prostu siedzę i nagrywam filmy. Siedzę cały czas przed kompem i coś robię, albo piszę scenariusz, albo coś nagrywam, albo nie, coś przegadam, cokolwiek robię, byłem zmieniał to związek z YouTube'em. I fajnie, ja się z tego cieszę. Tylko, że no, ile można? Trzeba zająć się czymś innym. Więc ja dosłownie, można powiedzieć, jestem oderwany od laptopa i wyszedłem z domu. Jakkolwiek to nie brzmi. Brzmi to tak trochę, jakbym ja nie miał życia poza tutaj kompem. Może w pewnym sensie tak, nie, dobra, nie przesadzajmy, ale to trochę tak brzmiało faktycznie, bo po prostu odrywałem się trochę od internetu, trochę, no nie miałem ze sobą laptopa specjalnie, zresztą nawet nie mam kiedy na niego zajrzeć, po prostu byłem zajęty czymś zupełnie innym, bo zwiedzałem sobie Kraków i dobrze, ja począłem takiego na chwilkę zmiany otoczenia. A i właśnie jeszcze jedno, słuchajcie, bo dostałem prezent i wam go pokażę, dostałem prezent od Dorki, uwaga, tam, dadam! Czapeczka mowa. Słuchajcie, ja nie lubię takich czapek, ale ta mi dobrze siedzi. W tej sobie chodzę. Dzisiaj jak jechałem do domu, znaczy no nie do Poznania, bo do domu to ja pojadę na weekend. No a jak jechałem do Poznania, to sobie właśnie szedłem w tej czapce, nawet siedziałem trochę w pociągu, siedziałem się bardzo wygodnie. I przez Poznań też mi się bardzo fajnie szło, także spoko. Mówię, ja nie lubię takich czapek, ale ta mi akurat się podoba. Więc Dorka, dziękuję. W ogóle to było tak, że ona pamiętała, że jestem fanem Marvela, mówiła, że ma taką czapkę i mi dała. Także to bardzo miłe. Dobra, więc widzę, dostałem właśnie taką czapkę, ale trochę mi gorąco, więc zdejmę. No i kończymy tego vloga. Bierzemy się do działania. A jeszcze jedne podziękowania. Lewy, dzięki, żeś zmontował omówienie Mando, bo ja nie miał tego głowy w ogóle, bo nagraliśmy je w czwartek, a ja w piątek od rana już jechałem, nie? Także lewy, dzięki, żeś zmontował. Wyszło całkiem spoko. Poza tym, że zakończenia swojego nie wyciął, ale spokojnie, nie zwolnię go za to. Dobra, kończymy. Także widzę, to już będzie na tyle w tym odcinku. Także jeżeli wam się spodobało, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. No i widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach już normalnych. Teraz co będzie? Zapowiedział mówienie Mando. Albo coś jeszcze. Zobaczymy. Dobra, w każdym razie widzimy się już w normalnych odcinkach. Także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Pa, pa.